imieniu pana Eurogubudowanego Marka Belki miałem przyjemność złożyć kwiaty w towarzystwie pana Grzegorza Garnego, który złożył kwiaty w imieniu Rady Powiatowej Nowej Lewicy w miejscu, gdzie kiedyś widniała tablica poświęcona działalności Rady Delegatów Robotniczych w Radomsku w latach 1918-1920. Jednak prawdziwi Polacy postanowili tą tablicę usunąć. Ale PiS, usuwając tą tablicę, uważa być może, że ukradnie nam historię. My tak nie uważamy. Tablica została nam skradziona, usunięta, ale pamięć pozostanie. Z pamięci tego nam nie wymarzą i będziemy ją kultywować. A jak przyjdzie normalny, demokratyczny kraj, tablica powróci na swoje miejsce i dzisiaj to zapowiadamy.